Czy zastanawialiście się kiedyś, czym jest czas? Anna Mandrela, cykl Problemy Filozofii. Serdecznie Was zapraszam. Jak zwykle zachęcam, żeby kliknąć na polubienia, na subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybowaliście, aby komentować to nagranie, dzięki czemu trafimy do większej ilości osób. Ktoś zapytał się mnie, czy na kursie filozofii jedyne kierunki to tomizm i modernizm, czy jeszcze jakieś. Więc nie wiem dokładnie, o co chodziło w tym pytaniu, czy chodziło o mój kurs filozofii, czy o filozofię na uczelniach lub też w szkołach. Więc jeszcze raz chcę zaznaczyć, że to, o czym ja mówię, jest zupełnie innym spojrzeniem niż to, na które traficie, jeśli będziecie na kursie filozofii na studiach, gdzie o takich problemach jak modernizm w kościele katolickim czy filozofia religii w ogóle mało się mówi. Mało też mówi się o tomizmie, o filozofii średniowiecznej. Tak dla porównania, to u mnie na studiach cały ten okres filozofii średniowiecznej to był jedynie jeden semestr, czyli pół roku, więc nie starczyło czasu na bardzo wiele zagadnień, bo ten okres, jeśli popatrzymy na czas, to jest 1000 lat, więc 1000 lat myśli, gdzie było wielu wybitnych filozofów, przerobić w pół roku, no to trzeba to zrobić bardzo szybko i pobieżnie. Dla porównania, na samego jednego filozofa później, którym był Immanuel Kant, no to na to było również jeden semestr, czyli pół roku, więc jeden filozof nowożytny, jemu poświęcać tyle czasu, co na cały okres średniowiecza. Dlaczego tak? Skąd takie zainteresowania? No to już wszystko wynika z tego, jaka myśl później wygrała i co dzisiaj mamy na uczelniach. Więc to, co ja Państwu przedstawiam, to też są jakieś efekty moich poszukiwań i niektóre z tych rzeczy były na studiach, ale bardzo wielu nie było i bardzo wiele to są moje późniejsze przemyślenia, więc jest to takie tutaj moje podejście, więc też do tej dziewczyny, która zdaje maturę z filozofii, no może to być tutaj oryginalne, niekoniecznie zgodne z tym, o co będą pytać, ale wydaje mi się, że to, co ja chcę powiedzieć, to dużo kwestii rozświetli, bo mi nie chodzi o to, żeby pokazać historię filozofii, tylko żeby pewne rzeczy wyjaśnić. I tak jak dzisiaj będziemy mówić o koncepcji czasu, o tym, czym jest czas, no to właśnie to jest taka kolejna rzecz, dla której dobrze byłoby prześledzić to, o czym wcześniej mówiłam, i ja cały czas będę wracać do tej pierwszej zasady filozofii tomistycznej, czyli że jedynie Bóg jest czystym aktem, wszystko co inne składa się z możności i aktu, żeby w ten sposób wytłumaczyć Wam takie problemy, jak na przykład problem czasu. No właśnie, czym jest czas? Tutaj było bardzo wiele pytań po tym filmie, gdy mówiłam o tym, że w starożytności mieliśmy cykliczną koncepcję czasu, jeśli chodzi o filozofię, a od średniowiecza mówimy o filozofii, o czasie w filozofii w rozumieniu linearnym, więc mamy początek i koniec, a wcześniej jest ta cykliczność. Było dużo pytań, o co chodzi. Dlaczego w starożytności też tak nie było? Również pojawiło się pytanie o mitologię, no ale ponieważ filozofia z założenia nie zajmuje się mitologią, ma być takim rozważaniem rozumowym, to ja tu nie chcę wnikać ani w interpretację mitów, ani w interpretację Pisma Świętego, tylko skupić się na tych tekstach filozoficznych. No ale żeby to tak pokazać, nawet jak spojrzymy na te mity, to nigdzie nie ma czegoś takiego, o czym mówiłam Wam przy świętym Tomaszu z Akwinu, że ten Bóg jest całkowicie istotowo różny od świata. I tutaj na przykład dostałam taką analizę kosmogonii babilońskiej, tak jak właśnie według nich w tej ich mitologii miał powstawać świat. To jest zatytułowane Enuma Elish, kiedy w górze. I tutaj właśnie
pojawiają się dwa odwieczne elementy. Początek rodzaju męskiego zwany Apsu i początek rodzaju żeńskiego zwany Tiamat. I z nich rodzi się 8 innych par bogów. Więc mamy wiele bogów. Od początku już mamy jakieś dwa pierwiastki, a nie pierwiastek jeden. I czasami nawet jak w mitologii mamy coś jednego, ale to często ten świat, który powstaje, tak jakby wyłania się z tej pierwszej substancji, z tego pierwszego Boga. Więc tutaj nie ma takiej koncepcji jak stworzenie z niczego. Ja tutaj nie chcę się też wgłębiać w analizy biblijne, ale jeśli już mówimy o filozofii świętego Tomasza z Akwinu, o filozofii chrześcijańskiej, on tak jakby zebrał te wszystkie wcześniejsze rozważania, nawiązując również do świętego Augustyna czy do świętego Anselma, no i podkreśla to powstanie świata przez Boga z niczego. Creatio ex nihilo, co wcześniej wydawało się takie abstrakcyjne, więc albo były jakieś dwa pierwiastki, które już wcześniej istniały, albo coś z tego arche, z tej pierwszej zasady wypływało, stawało, przekształcało się. To jest wszystko związane z czasem. Na przykład, gdy mamy już Arystotelesa. I u Arystotelesa czas jest miarą ruchu, jest związany z ruchem. I ja tutaj nie chciałabym wchodzić w te rozważania, które już będą później dotyczyć fizyki, ale właśnie czas jest związany z ruchem, jest miarą ruchu. Za pomocą naszego umysłu możemy ten ruch zmierzyć. Ruch jednak jest związany z obiektywnym światem, z niezależnymi ciałami, takimi jak Ziemia, gwiazdy, które się poruszają i my możemy ten ruch odmierzać. Odmierzanie tego ruchu łączy się z czasem. I skąd jednak ten ruch wziął początek, czy ten ruch trwał zawsze? No, Arystoteles stwierdza, że ten ruch nie trwał zawsze, że musi być jakiś poruszyciel, który wprawił pierwotną materię w ruch. Ale o co tutaj chodzi? Nie ma czegoś takiego u Arystotelesa, jak powstanie, stworzenie świata przez tego Boga z niczego. Na początku jest ten nieruchomy poruszyciel, i jakaś materia, która też jest nieruchoma. To, dlaczego ten poruszyciel jest tutaj, można by powiedzieć, ważniejszy, to jest jedynie fakt, że on ma tę moc, żeby materię wprawić w ruch. Jest tym pierwszym poruszycielem, sam pozostając nieruchomy. Jednak, jak tutaj popatrzymy na tę koncepcję świętego Tomasza, jeszcze raz wracając do tej pierwszej zasady, no to w tym momencie ta materia nie ma takiego statusu czegoś no całkowicie zupełnie innego od tego Boga, bo ona też w pewnym sensie jest wieczna. Jedyne co to, że ten nieruchomy poruszyciel poruszył materię, ale ona zawsze była. Tak więc odwiecznie istniał i Bóg, i ta materia. Święty Tomasz z Akwinu, komentując Arystotelesa, polemizuje z samym Arystotelesem, jak i również z Averroesem, no z takimi twierdzeniami, że właśnie ta materia była wieczna, że świat był wieczny. To, o czym teraz mówię, jest w tekście De Eternitate Mundi, o wieczności świata świętego Tomasza z Akwinu, i on tutaj nawiązuje nawet do Boecjusza, do świętego Anselma, do świętego Augustyna, twierdząc, że jedynie Bóg może bytować niezmiennie, no, że nie może być tak, że była jakaś inna materia pierwotna, która razem bytowała. I tutaj mamy jeszcze raz to, co jest ważne, przekreślenie panteizmu. Widzimy, że Bóg jest zupełnie różny od świata i podkreślenie tej wszechmocy Boga. Bóg jest wszechmocny tak bardzo, no, że nawet może świat stworzyć z niczego. No, co jest ciekawe, święty Tomasz jako dominikanin to podkreśla w ruchu dominikańskim, w takiej nawet duchowości dominikańskiej. Jeśli mamy świętą Katarzynę ze Sieny, no to cały czas będzie się pojawiać taka myśl, Bóg jest tym, który jest, ja jestem niczym, tak będzie mówić święta Katarzyna ze Sieny, więc my jesteśmy z tej nicości
Bóg nas do tego bytu powołuje. No to jest tutaj bardzo ciekawe. Kiedyś jeszcze raz sobie porównamy świętego Tomasza z Akwinu na przykład z filozofią buddyjską, Nagarjuna, taki filozof szkoły Madhyamika, szkoły środka, żyjący w drugim wieku po Chrystusie. No dla niego nie istnieją ani substancje, ani nie istnieje czas, bo ten czas musiałby się wiązać z tymi substancjami, ani nigdy żadne rzeczy nie powstały, nie było stworzenia, nie było początku, nie było Boga jako stwórcy, więc wszystko, co widzimy, jest jakąś iluzją i również czas jest iluzją. No jakże inne podejście. A wracając jeszcze do tego czasu cyklicznego, żeby to Wam tak przedstawić. Mamy na przykład stoików i to jest bardzo ciekawy przykład, ponieważ w filozofii starożytnej, jeśli weźmiemy Platona, to mówiąc o czasie, mamy tutaj reinkarnację duszy, ale ta dusza wciela się w inne postacie. Jeśli weźmiemy hinduizm na przykład, no to te kolejne wcielenia, mamy do czynienia z reinkarnacją, będą związane z tym, co ten dany człowiek uczynił podczas życia, więc jeśli ich zdaniem zasługuje na to, to wcieli się w kogoś w wyższej kaście, jeśli nie, no to może się urodzić jako zwierzę albo w niższej kaście, stąd też w hinduizmie wegetarianizm. U stoików bardzo ciekawa koncepcja, nie wiem, czy o niej słyszeliście, koncepcja wiecznych powrotów, która potem, co ciekawe, zostanie przejęta przez nikogo innego, jak przez Fryderyka Nietzschego. Koncepcja wiecznych powrotów, na czym to polega? Świat tak bardzo istnieje cyklicznie, w cyklach, które po sobie następują, że ich zdaniem również nasze życie istnieje cyklicznie. Tak więc ich zdaniem, i weźmy na przykład moje życie za przykład, jeśli ja umrę, to odradzę się na nowo i całe moje życie znów się powtórzy, wszystko co robiłam. Znowu po raz kolejny będę nagrywać dla Was ten filmik, znowu po raz kolejny będę przeżywać wszystkie doświadczenia, jakie miałam. No pomyślcie, jak to się wiąże z etyką. Mamy filozofię chrześcijańską i jedno życie tylko na ziemi, a potem niebo, które będzie trwać wiecznie, albo piekło, które będzie trwać wiecznie. W koncepcji wiecznych powrotów ich zdaniem nie ma nieba ani piekła, tylko właśnie człowiek raz żyje, umiera i to życie znowu się powtarza. I no, ich zdaniem on ma żyć tak jakby najbardziej pełnie, no bo to jak przeżyje jego życie i to się będzie dalej powtarzało, to będzie dla niego niebem albo piekłem. Ale nie będzie to takie życie jak myślą chrześcijanie, że przez swoje cierpienia, przez swój krzyż, przez te trudne doświadczenia, przez ofiary, przez wyrzeczenia, my mamy sobie zarobić na niebo, które wtedy będzie radością, więc tutaj przez te krzyże, przez cierpienia zarabiamy sobie na niebo. No nie, u stoików i u Fryderyka Nietzschego no koncepcja będzie inna, no bo gdybyście nie pracowali na niebo, tylko na to, że znowu wasze życie się powtórzy, no to po co się wysilać, czy nie lepiej żyć tak, żeby było nam przyjemniej, te przyjemności powrócą, gdy znowu będziemy żyć. I tutaj no, fragment tego, co pisał Fryderyk Nietzsche. Gdyby jakiś demon rzekł ci, życie to, jak je teraz przeżywasz i przeżywałeś, będziesz musiał przeżywać raz jeszcze i niezliczone jeszcze razy i nie będzie w nim nic nowego, tylko każdy ból i każda rozkosz, i każda myśl, i westchnienie, i wszystko niewymownie małe i wielkie twego życia wrócić ci musi, i wszystko w tym samym porządku i następstwie. Czy nie padłbyś na ziemię i nie zgrzytał zębami i nie przeklął demona, który by tak mówił? Lub czy przeżyłeś kiedy ogromną chwilę, w której byś mu rzekł: Bogiem jesteś i nigdy nie słyszałem nic bardziej boskiego.
Gdyby myśl ta uzyskała moc nad tobą, zmieniałaby i zmiażdżyła może ciebie, jakim jesteś. Pytanie, czy wszystko i w każdym szczególe, czy chcesz tego jeszcze raz i jeszcze niezliczone razy? Leżałoby jak największy ciężar na postępkach twoich, lub jakże musiałbyś kochać samego siebie i żyć cię, by niczego więcej nie pragnąć nad to ostateczne, wieczne poświadczanie i pieczętowanie. Widzimy w takim razie, że taki nawrót do filozofii niczego jest właściwie nawrotem do pogaństwa. Jest to takie neopogaństwo i jeśli przyjmiemy taką koncepcję wiecznych powrotów, nawet nieświadomie, to jest to kult po prostu doczesności. Ta doczesność, ta teraźniejszość będzie ich zdaniem powtarzać się nieskończone ilości razy w ten sposób. Co ciekawe, oni tłumaczą, stoicy tłumaczyli déjà vu, to że czasami nam się wydaje, że już kogoś widzieliśmy. Zupełnie inne podejście katolickie, podejście chrześcijańskie. No tutaj zbieramy dobre uczynki, trudzimy się po to, by zarobić na niebo, więc nie zawsze chcemy tej doczesności tak smakować, bo czasami lepiej tutaj teraz się wyrzec, żeby potem cieszyć się w niebie. Pracujemy na niebo albo na piekło. Więc zobaczcie, że ta koncepcja, czy przyjmiemy w pewnym rozumieniu czas cykliczny, czy linearny, no będzie bardzo wpływała na nas. No to czas cykliczny różni się, bo różni się to podejście, kiedy dusza powtarza na nowo swoje życie od tych, którzy wierzą w reinkarnację, że dusza wciela się w inne ciała. Ale i tutaj, co już jest temat na inne zagadnienie, no to etyka jest czymś zupełnie innym. Ja na koniec mam dla was przygotowany do odsłuchania tekst źródłowy, tekst świętego Augustyna, który jest jednym z takich najbardziej znanych tekstów, jeśli chodzi o zastanawianie się nad czasem. Zdaje mi się, że wiem, czym jest czas, gdy mnie nikt o to nie pyta, ale gdy ktoś już mi zadaje to pytanie, to wtedy nie wiem. Tak między innymi pisał święty Augustyn. I tutaj jeszcze taka moja uwaga, że jeśli chodzi akurat o zagadnienie czasu, Boga czy Trójcy Świętej, to możemy tutaj mieć taką, moim zdaniem, ciągłość, bo Boecjusz, święty Augustyn, święty Tomasz z Akwinu, tak też twierdził Garrigou Lagrange, o którym pracę doktorską pisałam. Bardzo wielu takich późniejszych neotomistów stara się konfrontować, przeciwstawiać sobie świętego Augustyna ze świętym Tomaszem. Ale moim zdaniem, jeśli będziemy mówić tutaj o tej filozofii Boga, to święty Tomasz z Akwinu akurat w wielu sprawach rozwija po prostu myśl świętego Augustyna i bez tej myśli świętego Augustyna trudno nam będzie tak naprawdę zrozumieć świętego Tomasza z Akwinu. Ja cały czas tutaj mówię o tej krytyce panteizmu, czego współcześnie, nie wiem z jakiego powodu, wielu tomistów nie dostrzega tak bardzo. Święty Augustyn, to jest właśnie u niego takie najciekawsze, nawrócił się z manicheizmu, który był taką odmianą gnostycyzmu, taką odmianą tego, co dzisiaj nazwalibyśmy New Age'em, więc było to takie wierzenie panteistyczne, wszystko jest Bogiem, Bóg jest wszystkim. Manichejczycy wierzyli w dwie natury, w tak zwanych dwóch bogów. Jeden Bóg, ten dobry, miał stworzyć duszę, świat duchowy, ten zły miał stworzyć materię, więc materia była tym, co złe, co negatywne. Z tej materii należało się wyzwolić, żeby żyć w pełni w tym takim świecie duchowym. Świat również, ten materialny, był uznawany za iluzję, jakże inne, więc zapewne było też rozumienie czasu, które też mógł być jakąś iluzją. I święty Augustyn nawraca się
I to nawrócenie, przyjęcie wiary chrześcijańskiej sprawiło, że on również odchodzi od tego panteizmu. W tym tekście, który zaraz usłyszycie, widzimy, jak on odchodzi od tego panteizmu, że wszystko tutaj, co się dzieje, jest w czasie. Bóg jedynie jest tym, który jest wieczny, który jest pozaczasowy, którego czas, taki jaki my, jakiego my doświadczamy, nie dotyczy. No tutaj bardzo ciekawe te doświadczenia świętego Augustyna, chociaż są związane z czasem, to chciałabym, żebyście, jak będziecie tego słuchać, no to zastanowili się też również nad tym panteizmem, nad tym, w jaki sposób tutaj u świętego Augustyna Bóg różni się od stworzenia. No na koniec chciałam powiedzieć, że chociaż mówimy tutaj o czasie, temat nie jest wyczerpany i chciałam go tutaj przedstawić bardziej właśnie z tej strony filozofii religii niż z innych rozważań, które zwykle, jeśli chodzi o temat czasu, to będą gdzieś na pograniczu filozofii i fizyki. W przyszłości może należałoby też wspomnieć o Kancie, dla którego czas będzie jedną z kategorii intelektu. No ale właśnie, czym jest czas? Pozostawiam Was z tymi pięknymi, klasycznymi rozważeniami świętego Augustyna. No i tutaj na kursie filozofii, gdy mowa o czasie, ten fragment wyznań świętego Augustyna zawsze się pojawia. Ja dzisiaj serdecznie Wam dziękuję, zachęcam do subskrybowania kanału, do polubień, do pozostawiania komentarzy. No jak Wy myślicie, czym dla Was jest czas? Człowiek, którego rozbiegane myśli błąkają się wśród jego wyobrażeń o czasie przeszłym, może się dziwić, że ty, Bóg Wszechmocny, który jesteś stwórcą wszystkiego i wszystko utrzymujesz w istnieniu, który jesteś budowniczym nieba i ziemi, byłeś bezczynny przez nieprzeliczone wieki, zanim dokonałeś tak ogromnego dzieła. Niechże ten człowiek otrząśnie się z majaków, niech zastanowi się i pojmie, że jego zdziwienie wynika z nieporozumienia. Jakże by mogły upłynąć owe nieprzeliczone wieki, skoro ty jeszcze ich nie stworzyłeś? Przecież ty jesteś sprawcą i twórcą wszystkich wieków. Jakiż to mógł istnieć czas, który by nie był stworzony przez ciebie? A czyż mógłby przemijać, gdyby nigdy nie istniał? Jesteś twórcą wszelkiego czasu. Jeśli więc istniał jakikolwiek czas, zanim stworzyłeś niebo i ziemię, to jak można mówić, że byłeś bezczynny? Stworzyłeś ten właśnie czas, bo przecież czas nie mógł przemijać, póki go nie stworzyłeś. Jeśli zaś przed powstaniem nieba i ziemi jeszcze nie było czasu, to jakże można pytać, co uczyniłeś wtedy? Nie było żadnego wtedy, skoro nie było czasu. Ty poprzedzasz czas, ale nie w czasie go poprzedzasz. Gdybyś poprzedzał w czasie, nie poprzedzałbyś wszelkiego czasu. Ty na wyżynie zawsze obecnej wieczności jesteś przed wszelką przeszłością i po wszelkiej przyszłości. To, co teraz jest przyszłością, gdy nadejdzie, przeszłością się stanie. Ty zaś ten sam zawsze jesteś i twoje lata nie ustaną. Lata twe nie odchodzą ani nie przychodzą. Nasze lata tak odchodzą i przychodzą, by wszystkie mogły przyjść po kolei. Twoje lata wszystkie są dla ciebie jednoczesne, ponieważ trwają niezmiennie. Odchodzących nie wypychają przychodzące, gdyż twoje lata nie przemijają. Nasze lata będą dopełnione wtedy, gdy już wszystkie przeminą. Twoje lata to jeden dzień, a nie świta on codziennie, ale jest stałym dzisiaj. Twój dzień dzisiejszy bowiem nie ustępuje przed dniem jutrzejszym, ani po wczorajszym nie następuje. Twoim dniem dzisiejszym jest wieczność. Przeto zrodziłeś współwiecznego tobie syna, któremu rzekłeś: ja cię dziś zrodziłem. Wszelki czas ty uczyniłeś i jesteś przed wszelkim czasem, a czasu przed czasem nie było. Nie było więc takiego czasu, w którym byłbyś bezczynny. Bo i sam czas ty stworzyłeś, a żaden czas nie jest współwieczny tobie, bo ty trwasz niezmienny. On zaś, gdyby niezmiennie trwał, nie byłby czasem. Czym więc jest czas? Nie ma na to łatwej i krótkiej odpowiedzi. Trudno to pojąć,
a cóż dopiero w słowach to wyrazić. W naszych rozmowach nic nie jest tak częste i pospolite, jak mówienie o czasie. Oczywiście rozumiemy, co oznacza to słowo, gdy je wypowiadamy. Rozumiemy je też, gdy ktoś inny wspomina nam o czasie. Czymże więc jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. Z przekonaniem jednak mówię, że wiem, iż gdyby nic nie przemijało, nie byłoby czasu przeszłego. Gdyby nic nie przychodziło nowego, nie byłoby czasu przyszłego. Gdyby niczego nie było, nie byłoby teraźniejszości. Owe dwie dziedziny czasu, przeszłość i przyszłość, w jakiś sposób istnieją, skoro przeszłości już nie ma, a przyszłości jeszcze nie ma. Teraźniejszość zaś, gdyby zawsze była teraźniejszością i nie odchodziła w przeszłość, już nie czasem byłaby, ale wiecznością. Jeśli więc teraźniejszość jest czasem tylko dlatego, że odchodzi w przeszłość, to jakże o niej możemy mówić, że jest, skoro jest tylko dzięki temu, że jej nie będzie? Nie możemy więc właściwie mówić, że czas jest, jeśli nie dodajemy, iż zmierza on do tego, że go nie będzie.